Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. Od minionego poniedziałku trwa remont wiaduktu w Marianowie nad drogą krajową nr 92. Ma on poprawić bezpieczeństwo i komfort przejścia pieszych. Trwa rządowy program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie, który ma wesprzeć początkujących przedsiębiorców. Informacje o tym, na jakich zasadach można z niego skorzystać i jakich formalności należy dopełnić, dostępne są na naszej stronie internetowej. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku od ulicy Pokrzywnickiej w Sierosławiu do ulicy Poznańskiej w Zakrzewie. W najbliższy wtorek o godzinie 16 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Tarnowo-Podgórne odbędzie się 6. sesja Rady Gminy. 14 września od godziny 10 do 14 na terenie szpitala w Puszczykowie w ramach tzw. Białej Soboty będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych i wielu badań profilaktycznych. Kultura. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę o godzinie 17 na plenerowej scenie Pałacu Jankowice odbędzie się koncert galowy laureatów 4. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Tarnowo-Podgórne. Tegoroczna edycja poświęcona jest twórczości Wojciecha Młynarskiego. Przypominamy, że 30 sierpnia o godzinie 20.30 w parku przy Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się koncert Jamesa Harrisa. Sport. Przypominamy, że 7 września o godzinie 9 na Stadionie Lekkoatletycznym w Tarnowie Podgórnym odbędą się zawody biegowe dla dzieci i dorosłych. Na naszej stronie internetowej podane są wszystkie atrakcje przewidziane z okazji tej imprezy. Po szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy TP Info. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.